Cześć, witam wszystkich bardzo szczęście w pierwszym odcinku z Farmerami. Co kurwa? Dzisiaj sobie zagramy Farmerami, będziemy robić jako farmer. A tak sobie lecę, szukając za jakąś grą, żeby coś nagrać nowego. Lecę, nic nie ma, a szczególnie nic nie ma na mojego laptopa, który może tu uciągnąć taką jakąś gierkę. Patrzę, a tu reklama Farmerami, mówię, że sobie pyknę, bo za czasów, kiedy byłem w podstawówce, u mnie na każdym komputerze można było zobaczyć Farmerama, Wolni Farmerzy, Farmerama, Wolni Farmerzy na wszystkich komputerach. Czyli że te Farmerami i te różne duperele Wolni Farmerzy byli sławni. Postanowiłem sobie zagrać. Okej, dobra, siejemy tutaj pszenicę. Tu i tu. Okej, mamy jedno zasiane. I drugie. Hodowlę czego? Nie potoperzy? Uchu, bardzo dobrze. Teraz wszystkie zwierzęta na ferry mają. W końcu jest trochę dużo do jedzenia. Aha, dobra, nakarmiliśmy jakiś źródeł. Dobra. Możesz nam te zapomóc przy czym? Przy siewie. W taki sposób będziemy mieć wystarczająco dużo zapasów w stodole. Kurde, no wieś. Dlaczego też nagrywam farmerem? Bo po pierwsze jestem ze wsi. Bo po drugie też jestem ze wsi, po trzecie też jestem ze wsi, więc mogę sobie nagrać. Rypnijmy sałatą, bo chciałem tam sałatę i pszenicę. Sałata, ja chcę to... Co mamy iskać? Okej. Kurde, źle chyba. A nieważne. Starczy, mam duże pole. Jak na wieś to będzie takie pole. I myślę, że będziemy powiększać te pola. Wyśmienicie, naprawdę świetnie się spisałeś. No dzięki, fajnie, też się cieszę. Też mi dygnął, no. Lecimy dalej. Mam do ciebie wskazówki, jeśli dodasz wodę i nawóz, twoje uprawy będą rosnąć szybciej. Ale ty jesteś sprytny. Naprawdę. Nie wiedziałem. 5 godzin czy 5 minut? Dobra, podlejemy. I co się stanęło? A jeszcze coś, jakiś nawóz. Aha, okej, rozumiem. No, rośnie i wspaniale staje wszystko. Dobra, podpowiadajcie mi, bo na razie nie wiem, o co tu chodzi. Aha, mogę sobie dodać chwilę, no to niech będzie tutaj. Ryb. Jeszcze jedno. Ryb. Już nie, ja chciałem jeszcze jedno. Co ty powiedział na małą zmianę? Wybrałem na marchewki, dobra. Nie opłaca mi się tego czytać, jak oni mi tu wszystko podpowiadają na razie. A ze swoim czasem się nauczę. Dobra, chyba jakieś kupujemy marchew. Czy? Okej. Czy na pewno chcesz kupić? Tak, chcę kupić. I te same oczki są najlepsze. Najlepsza chwila. Jak to teraz zasiać? Tu... Kaj marchewka, jest marchewka. Tu marchewka. I mamy marchewkę, udało się. Mam jakąś nagrodę. Marchewki będą dojrzałe, nie zapomnij ich zebrać. Kiedy będą gotowe? Okej, lecimy dalej. Tu jakiś tutorial mi napisali, że nie chciałbym zasadzić sobie jabłoni. Mogę. Czemu by nie? Dobra, znowu jedziemy do sklepu. Jedziemy na miasto, to nasze masło i kupujemy tutaj za 300 tam żetonów czy czegoś. SG, nie wiem co to jest, ale w każdym razie kupione. No nawet już wyprzedane, dobrze, że zdążyłem. Kliknij zielony, co? Kliknij kupione pod prądem. Dobra, mniejsza kurownik. Czytam to gówno, jakbym nie wiedział, że jak mam wyjść z tego sklepu. No X-em, no brawo, no. Tu może być, okej. Niech będzie takie pierwsze. Pierwsza moja jabłoń. Doskonale, nasze gospodarstwo wygląda pomału całkiem źle, no na wieś. Kurde, sam bym o tym pomyślał, o tym kurniku. Jak farma to i musi być kurnik i pewnie musi być jeszcze stodoła i szopa i w ogóle takie różne, takie jazz, nie? A jak już ma to być ofensywna farma, to musi być jakaś mleczarnia, dupa Jasiu. Udało się doskonale. Tak, powtarzasz się. Kury są głodne i stoją. Dobra, mam je nakarmić, spoko. Ryb. Jeszcze coś? A, wody.
Jeszcze coś? Nic. Dobra, super, są nakarmieni. Naprawdę zajebiście. Nie no, za czasów mojej podstawówki faktycznie ta gra była spoko. Najlepiej smakuje pasza. Zrobimy młynie, dobra. Teraz pewnie trzeba iść do młyna, no właśnie. Myślałem, że trzeba go postawić, wybudować. Ale nie. Zacznij nową produkcję, okej. Pasza dla kur. Przygotuj. 3 godziny. Spoko. Spoko. Mniam, kury są zachwycone. Boże święty, jakie to dziecinne. Ranek. Uwielbiam, gdy goście wpadają do niego na herbatkę. Odwiedzę go codziennie, a... Odwiedzę go codziennie, a czym jest pewien impreza? Aha, czyli miałby wpadać do tego tadzia tam, na herbatkę. Z prądem i będę dostał jakąś tam nagrodę, tak? Prezent. Okej, tu mieszka ten tadzio? Bo I don't know, możesz kręcić coś tam. Miło cię znowu widzieć, już się, że... Kurde, jakąś fabułę tu dali na serio w tym... W tej grze, bo wcześniej jak grałem, to tu zero fabuły, tylko... Zasiej, podlej, zasiej, podlej, zasiej, podlej. Koło fortuny... Okej, gdzie to jest? Tu. Ale koło fortuny, naprawdę. Boskie. Naprawdę boskie. My nie możesz wyprodukować karmę dla zwierząt i super passion. Okej. Jedziesz, Andrzeju. Dobra, dajcie coś dobrego. Dwa, co to jest? Czegoś dwa razy dostaliśmy. Czy mamy następny prezent? Kombajn! Na 2 godziny? Czy, nie wiem, czy benzyny starczy na 2 godziny? Siewnik stojenny, budowniczy, bla 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 bla. Przyjdź jutro ponownie? Okej, okay, jutro, dobra. Jutro też jest dzień, przyjadę, nie ma sprawy. Czasami klienci przychodzą do ciebie, zamówienia specjalne, minerali, okej. Where? Tutaj, okej. Czyli główny rejon, w którym mam buszować, to nie tylko ta farma, tylko też ta mapa. Dobra. No, dawajcie jakieś tu klientów. Obsłużymy. Szczegóły. Dowiedz się tutaj na temat bieżącego zlecenia, może wysłać towarów. Zlecenie, jedna jabłońka, czy kurde... Nie wszystko mam niby, czy owoc tej jabłoni, czy chodzi o drzewo. Dobra, zakończ zlecenie. Nie przedłużajmy. Czy na pewno coś zrezygnować? Nie wiem, czy chcę, tak mi kurde podpowiada gra. Won, pełny ekran chcę. To muszę tak zrobić, udało się, tak? Właśnie się robi. To się robi, pamiętaj, klient ma zawsze rację, okej. Okay. Spoko. No i co dalej? Tutaj możemy to zebrać. Jak się to zbierało? Tak, się zbierało git, majonez. To też chyba już urosło. Tak. Jest pełny pasek, to znaczy, że urosło. Tutaj możemy podlać. To nie, ale też podleję. A tu też podleję. A tu co można z tym zrobić? Nie wiem, jakiś nawóz rypnijmy. Nie urosło tutaj, kury, dajcie coś. Brakarem nakarmimy. Okej, okay, wejście mamy do gry, nie? A co ja mam tutaj teraz robić? Zero samouczka i w ogóle. Musimy chyba czekać, aż nam coś kurde wyrośnie. Okej, okay, doczekaliśmy się, coś nam tutaj rosło, pszenica nam rosła, więc zbieramy. Nie wiem, czym się różni to od tego, bo nie mam kompletnie pojęcia. Mamy pszenicę, tutaj marchew też mamy. Oczywiście zbieramy. I chwila tutaj. 2 minuty czy 2 godziny? Chyba minuty. Dobra, sadzimy coś. Co ja tutaj mogę? Pszenicę, marchew, sałata, siano zboża. Może byśmy coś kupili nowego, tylko nie wiem, czy coś jest do kupienia, kurde, ja chcę wejść w jakiś sklep czy coś, panie. Jest, chyba gdzieś dotarłem. Jabłoń, zel, drzewa, jabłoń. Dobra, więc jemy to, co jest. Będzie marchewka. Chwila, chciałem zmienić. Nie wszędzie marchewka. Andrzej! Jak ja mam to zmienić? Fuck shit! Andrzeju, weź to zmień.
mogę coś tu już sałaty, nie. Siano. Siano. Czy na pewno coś? Tak, czemu nie? I mamy. Tak, chcę coś właśnie innego. Będzie siano. Siano. Pszenicę. I chyba coś tam, i coś tam, i pszenicę. I będzie git. Tutaj się coś robi. Pół godziny chyba zostało. No i dobra, w tym wejściu chyba zakończymy. Zakończymy ten fascynujący inaczej odcinek. Zasialiśmy, co mieliśmy zasiane, do zasiania. Nie mogę nic zebrać. Muszę czekać na plony. Tutaj jeszcze podlejemy. O, ryb, ryb, ryb. O, tutaj mogę zebrać. Git mogę zasiać z powrotem. No i okej, w tym odcinku to już tyle. Żegnam się z wami i do następnego. Cześć! Każdy znaleźć lub kupić chce swój pieprzony raj. Kochaj lub nienawidź mnie, wszystko bierz, ale płać mi hajs. Mówią, że nie wszystko na sprzedaż jest, ale za darmo nie...